Węgrzy przegrali w Budapeszcie z Argentyną 1-2, mimo że od 60. minuty mieli przewagę jednego zawodnika. Goście objęli prowadzenie w 17. minucie po strzale Maxi Rodriguez'a, do którego trafiło podanie Sorina. Węgrzy nie dali za wygraną i jeszcze przed przerwą wyrównali po strzale Sandora Torgele. Fantastyczną bramkę na wagę zwycięstwa Argentyny w 62. minucie zdobył głową Gabriel Heinze po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. W 64. minucie na boisku pojawił się grający na co dzień w Barcelonie Lionel Messi i przebywał na nim przez minutę. Za uderzenie łokciem rywala otrzymał czerwoną kartkę.